24 lutego obudziły mnie wybuchy. Przez te kilka dni od wybuchu wojny nauczyłam się ubierać dzieci w minutę i ze wszystkimi potrzebnymi rzeczami zbiegać do piwnicy. Widziałam martwych rosyjskich żołnierzy w Kijowie. Było sporo broni. Pamiętam, jak byłam zdziwiona, że to się dzieje w tych czasach, że przecież Kijów jest dużym miastem. Города Харькова, Салтовки, район Салтовки. Obudziły mnie wybuchy, trzęsły się okna. Zaczęłam budzić dzieci, męża. Krzyczałam, że jest wojna. Próbował mnie uspokoić. Mówił, przestań, pewnie ktoś się bawi jakimiś petardami. Wyłączyliśmy wiadomości i wtedy już wszystko było jasne. Zaczęliśmy pakować się w błyskawicznym tempie. Postanowiliśmy uciec do domku letniskowego, 100 kilometrów od Charkowa, w którym mieszkamy. Na dworcu okazało się, że w związku z atakami nie kursują ani pociągi, ani autobusy. Zostaliśmy w metrze, spaliśmy w jednym z wagonów. Było tam bardzo dużo ludzi, dzieci, zwierząt. Następnego dnia wróciliśmy do domu. To był błąd, a tak znowu się zaczął. Moja mała sześcioletnia córeczka zaczęła mówić, mamo, proszę, ratuj mnie. Udało nam się uciec do domku letniskowego, ale słowa córki ciągle brzmiały w mojej głowie. Stwierdziłam, że musimy uciekać za granicę. Mąż pytał, dokąd? Przecież nikogo nie znamy. Nie znamy języka. Jak będziemy żyć w obcym kraju, bez pieniędzy? Przez Lwów jechaliśmy do Polski. Mąż został zatrzymany na granicy. Zostałam sama z dziećmi. Jechaliśmy 2 dni. Nigdy nie sądziłam, że taka czynność jak kąpiel, ciepły posiłek w Opolu może tak bardzo ucieszyć. W ten czas my też nie ujechali. Przyszło nam też bombyły, duży wokzal i też nam przyszło się stać. Duże składne. Ja żywu bile wojskowej частини. Mieszkam obok jednostki wojskowej, przez co widziałam nieco więcej niż inne osoby uciekające przed wojną. Pierwsze ataki dotyczyły właśnie jednostek wojskowych. 40 minut po tym, jak postanowiliśmy uciec z domu, za budynkiem eksplodowała rakieta. Być może ta decyzja uratowała nam życie. Cały czas pamiętam swoje zaskoczenie tym, jak zostałam przywitana w Polsce. Nikt mnie nie oceniał, jak wyglądam, co mówię. Nikt mnie nie krytykował. Każdy starał się mi pomóc. Nigdy jakoś nie myślałam o wojnach, które toczą się na świecie. Teraz dużo o tym czytam. Dziwię się, jak mało ludzi to obchodzi, dopóki ich to nie dotyczy. Tak jak mnie wcześniej. Mogłabym dużo mówić o swoich emocjach. Попокалабим зараз, але стараюся бути сильна. Це біля військової частини і, ну, просто якби це перший, ну, власне, мам 22 роки, до Сократеса приїхав сама. В грудні вернулася на Україну. Мусила побачити свого тата, якого війна застала в Бучі. А всі знаємо, що там сталося.
Nie wierzyłam, że on żyje. Musiałam go zobaczyć, uspokoić się, jak małe dziecko przytulić się do niego. Po tym, co od niego usłyszałam, wiem, że niewiele brakowało, żebym go już nigdy nie zobaczyła. Jakoś tak, my opinились potem tu w Polsce, gdzie w zasadzie wszystko dużo dobrze, nie dивлячись ni na co, że to inna kraina, ludzie postawili sobie czesne. Mój mąż, rodzina zostali na Ukrainie. Codziennie są w niebezpieczeństwie. W Opolu zapewniono nam dach nad głową, wyżywienie, wszystko, żebyśmy się czuły komfortowo. Moja córka chodzi do przedszkola. Wreszcie zaczyna się uśmiechać. Codziennie myślę, że to jest ten moment, kiedy wojna się skończy. Czytam wiadomości. Nie mogę zapomnieć o tym, co przeszłyśmy. Myśleliśmy, że wojna nie potrwa dłużej niż 2 tygodnie. Wzięliśmy tylko najważniejsze dokumenty, bieliznę i 3 ulubione zabawki córki. Mam nadzieję, że jak najszybciej wrócimy do domu. Córka tęskni za tatą. Dzień 24 lutego 2022 roku na wieki zapisze się na kartach historii. Niestety bardzo niechlubnie, bo atak, brutalny atak Rosji na suwerenną Ukrainę był czymś, co nie powinno się wydarzyć. My jako społeczność akademicka Politechniki Opolskiej, rozumiejąc tą sytuację ludzi, mieszkańców Ukrainy, wyszliśmy bardzo mocno naprzeciw wszystkim uchodźcom, którzy szukali schronienia w naszym kraju. Już od samego początku, jako nasza uczelnia, jako Politechnika, włączyliśmy się w to, aby tym ludziom, którzy w pośpiechu, w popłochu uciekali przed dramatem wojny, pomagać. Zaczęliśmy przede wszystkim od akcji charytatywnych, aby wspomóc osoby, które tutaj u nas znalazły się w Opolu. Tutaj pracownicy bardzo mocno wykazali się tym, aby zbierać, aby pomagać i to było zauważalne. Kolejną rzeczą to organizacja pomocy psychologicznej dla uchodźców, bo wiemy, że takie wydarzenia, one zostawiają bardzo duże piętno. Bardzo szybko uruchomiliśmy Akademik Sokrates na ulicy Małopolskiej, aby udostępnić mieszkańcom, uchodźcom, którzy szukali schronienia. Tam do dnia dzisiejszego mieszkają kobiety i dzieci, ponad 300 osób. Ale nie tylko, bo staraliśmy się w tych nienormalnych czasach również pomóc żyć normalnie poprzez na przykład organizację Dnia Dziecka, poprzez włączenie się w organizację Świąt Wielkiej Nocy. Również nasi sportowcy włączyli się w to, aby te dzieci, które są w akademiku, aby organizować im różnego rodzaju zawody, zajęcia sportowe. Trzeba powiedzieć też od samego początku, nasi pracownicy włączyli się jako wolontariusze. Nie zostajemy obojętni jako społeczność i zawsze można na Politechnikę Opolską, na koleżanki i kolegów z naszej uczelni zawsze można liczyć.